Cześć, witajcie, ja jestem Suert i gram dalej w Batman Arkham City. Szukamy najzimniejszego miejsca tutaj. A po co? Po to, żeby znaleźć Mr. Freeze. Cały czas jak się przemieszczamy, to temperatura ewidentnie tutaj maleje. Jest coraz zimniej. No, więc będziemy szukać tego najzimniejszego miejsca. Już widać, że nie w tą stronę. Spróbujemy w tą tutaj. Tak, to jest dobry kierunek. No, to już wiemy, Batku. Joker zatruł Batmana i teraz Batman musi też szukać lekarstwa. Rozpoznano nową misję poboczną. Tutaj mamy. Please, I'm on the roof of the old Gotham FM building. Call you up whenever I get bored. I think our relationship is really maturing here. The next thing you know is we'll be... Mamy to ustawione. Meeting up for romantic dinner. Oj nie, tego nie chciałem robić. Trening rzeczywistości wirtualnej. No to nie bardzo mi o to chodziło. O Jezus, ale kaszana. Nie, w ogóle się na to nie nastawiałem. Chciałem zrobić tą misję poboczną. O właśnie. Porozmawiaj z więzień polityczny. Tu mieliśmy dolecieć. What are you doing up here? There's someone after me. He's trying to kill me. Who? I think he works for Strange. That bastard has me working on his damn tower for 6 months, and no sooner is it all operational, he has me thrown in here. What were you working on? There are a number of signal relay points around the top of the tower. The specifications... O kurde. I need to set up a crime scene here. It's the only way to find out who killed this man. Co, może spróbujemy sobie tą misję pociągnąć? Tutaj mamy dowód. Arkham City, the bullet hit here. Drops at designated points throughout the day. Aha, już wiemy skąd strzelano. Dobra, udajmy się tam. Jest kawałek, ale później co najwyżej zrobimy misję z Mr. Freeze. Zobaczymy tą poboczną, o co tutaj chodzi. No, już widzimy, że gdzieś stąd strzelano. Okej. Dobra, mam skaner. Trzeba znaleźć jakieś dowody. Tu coś leży. There's the shell casing. No, czyli co wiemy? Alfred, take a look at the image that's just uploaded to the Batcomputer. Is that what I think it is, Master Bruce? It is. Deadshot is in Arkham City. What's he doing there? Is he a prisoner? It seems unlikely, but I'm not ruling anything out. So, it's the world's greatest detective versus the world's deadliest assassin. Who's going to win? Not him. Send me the full database entry for Deadshot. I've uploaded everything I know about the victim. I'll be in touch. Życiorys postaci Deadshot. Floyd Lawton, najemnik. Jest najniebezpieczniejszym płatnym mordercą świata. Nigdy nie podłuje, zwłaszcza kiedy strzela ze swoich 9-milimetrowych przymocowanych do nadgarstków luf. Deadshot pogardza sobą w równym stopniu co swoimi ofiarami. Kilku psychologów więziennych zdiagnozowało u niego tendencje samobójcze. Batman był jedynym człowiekiem, który sprawił, że Deadshot spudłował. Znalazł się tym samym na szczycie listy celów zabójcy. No i widzicie, mamy jakąś misję poboczną, zaczęliśmy ją. Pewnie gdzieś tam przyjdzie nam ją kontynuować. Alfred zbada wszystko, co wie o Deadshocie. No i dobrze. No i wszystko okej. Okay. To jakaś taśma, jakaś rozmowa, nie będziemy tego słuchać. Szukamy dalej Mr. Freeze. Właśnie, misja poboczna, strzał w ciemnościach, znajdź więcej tropów, aby kontynuować śledztwo.
Co oznacza, że musimy po prostu czekać na Alfreda. A teraz lecimy i szukamy najzimniejszego miejsca w Arkham City. Na pewno kierunek mamy obrany dobry. Aha. Coraz zimniej. No dobra, ale lecimy dalej. Tam jest jeszcze zimniej gdzieś. Czyżbyśmy coś już mieli? The old GCPD building. Freeze must be using one of the old forensic labs. I've got to get in there. No i znaleźliśmy to miejsce. To jest tutaj. The door. It's shut tight. So what now? Oni wszyscy są uzbrojeni. I'll blow their faces off if they try to get out. And then what? Dobra, coś trzeba wymyślić. Sounds like a plan. Anybody got anything to smoke? Nah, I'm out. This Joker and Penguin went to war. It's getting hard. Daleko poleciałem, no ale wiadomo, oni tutaj są. Nie. Guess we could find out after we kill them all. Chyba tylko tych dwóch jest. Nie jestem pewny. Zobaczymy. Dobra. Już nas nie ma tam. A, jest więcej, proszę. Poszliśmy, kolesiu. To nie będzie tak łatwo. Już się rozglądam, gdzie tu oni idą, tak żeby, kurde, się zająć każdym po kolei. Sie. Kulka dymna poszła. Dobra, tam nas chyba nie zobaczył. Został chyba ostatni. Tam jeszcze jest ktoś. Dobra, zajmiemy się tym tutaj fraglesem. Dobra, według mnie został jeszcze jeden. Tak. Miałem rację. Dobrze, że jest ten tryb detektywa. Gdzie ten koleś? Tego załatwimy w ten oto sposób. I dziękujemy. Teraz trzeba by znaleźć wejście. Do komendy. Zobaczmy od razu może, co tutaj jest. Widać żelik. No to boom, zrobimy. Nie, ty nie masz skakać, hello. Dzwoniący telefon wykryty, odległość 27 metrów. Co to ma być? Dobra, nie będę na razie ścigał tego telefonu. Co to za dziwne miejsce? Okej, już teraz wszystko jasne. To nam pokazuje tą coraz wyższą temperaturę. Być może gdzieś tutaj jest wejście. Albo pod nami. Pod nami to gówno jest. Ja nic nie widzę. A, tu mamy. Okej. Damy sobie spokój na razie z tym telefonem. Podejrzewam, że to jest kolejna z tych misji pobocznych, ale związana być może z czym innym. Co? No dalej. No i co jest? Nie da rady tu wejść? No, udało się wślizgiem. Pingwina tu słychać, gdzieś musi być. Ale my sobie jeszcze weźmiemy. No nie wiem, czy weźmiemy, ale zobaczymy.
No, jest coś jednak. Tam kolejne, ale tym tamtym się już nie będziemy zajmować w tej chwili. Tu mamy wejście. Oj. Wyciągnij kartę kodową z radia Pingwina, proszę. Jeśli aktywuję to radio, będę mógł słuchać do wszystkich Penguin's communications. Czyli najpierw musimy te zielone punkty, chyba od najdalszego. Dobra, zobaczmy to. Okej, i teraz ten. Wszystkie po kolei musimy zdekodować. Zobaczmy teraz ostatnie. Aktywne przechwytywanie włączone. Udało się. Nie jest to zbyt skomplikowane tutaj, to cała deszyfracja. Przyznaję, że w poprzedniej części było deko trudniej. What about Batman? Kill him too. Czuję, że tu just będzie like niezła zabawa. Just like that. To coś jest zablokowane. Takiego chyba urządzenia jeszcze nie mamy. Deszyfrator, no właśnie. Dobra. Musimy się stąd chyba przedostać dalej. No idea. All I know is Penguin wants it. It's good enough for me. Penguin's thugs have got this room locked down tight. I need to find a different way in. We can't find it. It's not here. Let's get this straight. Nie zauważył mnie. That you are all so incompetent that you need me to come. Pięciu uzbrojonych przeciwników. No to trochę ich jest. No, I mean. Shit. Mr. Cobblepot, I didn't mean it. We'll find. One last thing. I hear Batman's coming your way. Good luck. Najpierw może tego. Jakby sobie tutaj podszedł. Tak nie za bardzo chce, widzę. Track of his crew using heartbeat monitors. He'll know each time I take someone out. I need to. Dobra, oni zawsze będą wiedzieli, że kogoś trafiłem. Find him now. Więc muszę się potem szybko przemieszczać. I know what you're doing, and it ain't gonna work. Atak skóry. Szybko. Dobra, tam mamy tych wszystkich trzech, co potrzeba. How are we gonna get out of here, man? Leave them. We've got more important things to be looking out for. What's wrong? Too scared to show. Kurde, jest ich tu trzech. I see what you're doing. Dobra. Batman's back! Ajajajajaj, zobaczyli mnie. Szybciej, Batku. Musisz trochę poskakać. Dobra. Stało dwóch. Już się boją, już strzelają na oślep. Tak, już się boją chłopaki. Tego już nie powieszę. Ajajajajaj. No dalej chłopaki, dalej. O. Chyba tym się najpierw zajmę. Look at me. I'm dropping my weapon. Okay.
gość się poddaje, już wymiękł, mogę go przesłuchać. To fajna opcja, tego nie było wcześniej. Where's Freeze? He's in the museum. Penguin's got him. I'll have to cut that tongue out of your head, boy. I don't love people telling tales on me. No. I'm sorry, Mr. Cobblepot. He made me tell him. You can have him, Batman. I'm safely sound here in my museum. Try and get me if you like. I've got plenty of surprises ready for you if you do. Starting right now. Uwolnię Freeza z rąk pingwina w muzeum. Lokacja dodana do mapy. O Jezu, drugi koniec miasta. Może w tym czasie coś Alfred ustalił. Tutaj jeszcze mamy... Dobra, nieistotne. That doesn't sound good. Coś jakby jakieś trzęsienie ziemi, takie dosyć spore. Dobra, może Alfred w tym czasie ustalił coś odnośnie Deadshota. Nie wiem, czy tu łazić. Tu nie przejdę na pewno. Musiałbym wyłączyć najpierw jakoś te rury. No, kto wie, czy my tutaj jeszcze nie wrócimy w to miejsce. To są takie pomieszczenia, do których teraz nie jestem w stanie się w ogóle dostać. No właśnie. Ten mój deszyfrator to se może tutaj guzik zrobić. Otóż to. Dobra. Wyłazimy stąd. O, shit. Alfred. Hello, sir. Have you retrieved the cure from Mr. Freeze? There were complications. Penguin has got his hands on Freeze and trapped me in the GCPD building. You do realize that you will actually die if you don't get this cure soon. Thanks for reminding me, Alfred. I'm in a police building. Cobblepot's obviously bribed some official into giving him the lock codes for the municipal structures. I'm downloading the unlock codes right now. Teraz chyba będziemy to mieli. No bo musimy się stąd wydostać, no nie ma bata. Dobra. Najpierw tu. Teraz tu. I teraz weźmy... No dalej, deszyfrator. O, właśnie. Teraz działa. O kurde, teraz jest trudniejsza zabawa. Gałką lewą i prawą. Musimy... Musimy ustawić jakiś wyraz. Analizować. Jest. To już jest fajniejsze. Następna nowa modyfikacja gadżetu. OK. No dobra. Na razie to, że ona jest dostępna, to jest mało istotne. Słuchajcie, to jeżeli to mamy... Może tu się uda. Ohoho, co był? Uwięzienie. No elegancko. Takie łamigłówki to ja lubię. No co? A, proszę, otworzyło się jednak. Tu możemy posmarować to żelikiem. Można tu, można gdzie indziej. Bum. Dobra. Dobry żelik nie jest zły. Tu nic nie ma. Tutaj mieliśmy. Po to można było tu wejść. Wow, nowa grafika koncepcyjna. Batman i kobieta kot. Pal licho na razie z tą grafiką. Dobra, coś tam sobie tutaj zrobiliśmy. Więcej rzeczy nie trzeba. Może Alfred, mówię, znalazł coś o Deadshocie. A może tutaj jeszcze pingwin zostawił na nas pułapkę. Oho. Dzieje się. Say, I told you it'd work. Blow the bridges, cut off the cloud's forces. Easy. But Mr. Cobblepot, what's the two? So. Ajajajaj, zapomniałem, co się rozbiło. Your point is. Well, it's just. You've left us over here with the Joker's crew. Try and take some of them down before you die, son. Dobra, pingwin se pogadał ze swoimi. On the explosion. Thermal scans show multiple detonation points. Over. Roger that, AT3. It appears that Mr. Cobblepot has made his move. Leave them to it. It will be interesting to witness. Cobblepot coś wysadził. Czyli pingwin. Affirmative. AT3, continue your patrol. Dobra. It
Step back. Tutaj jest więzienie. Musimy się tędy przedostać prawą stroną. Ten śmigłowiec tu nie za bardzo mi się podoba. Znowu misja poboczna. To całkiem niedaleko. Zaginiona ekipa medyczna. Jezus Maria, ile tych misji jest. Dobra, na razie nic nie robimy. Te misje nie zginą. Misje nie zginą, a my się musimy dostać do tego muzeum. Już widać znaczek naszego batka. Jeszcze tak moment, sprawdzę te modyfikacje tych gadżetów. To Wayne Tech. Tu mamy gadżety. No tak, ale na to też trzeba będzie wydać punkty. No właśnie. O to chodzi tutaj. Dobra, na razie i tak inwestujemy w obronę. Zobaczymy co dalej. Jezu, ile tych zagadek, nie wiem czy widzicie. Tutaj znaki zapytania. Tutaj też takie, o. Widzicie. Zielony. Też jest tutaj gdzieś zagadka. Pewnie trzeba z jakiejś wysokości na to spojrzeć. Zrobić coś a la zdjęcie. Jest tutaj co robić w tym mieście. Ktoś się chce bawić, to może się bawić nawet samymi zagadkami. Jest kawałek do tego więzienia. Dobra. Jezus Maria, skąd mogłem wiedzieć, że oni tu są? Są wszędzie. Tam mamy więzienie, widzę chłopaków. Dobra, jakoś tam się trzeba przedostać. Widzicie? Jest tam paru ludzi. Nieuzbrojeni, ładujemy w nich. Tam do walki taki to zawsze jestem skłonny. Wolę walkę niż jakieś tam skradanki. Choćby mi się zdarzyło parę razy oberwać też. Ajajaj, zmarnowałem kombinację. Chciałem zrobić unik, a nie wiadomo po co. Dobrze szło i spieprzyłem. No ale jest okej. Ten mnie walnie tak. Który jeszcze? Ten. O Jezu, jak dostał w tył głowy skopniaka. To go musiało zaboleć. Tu mamy chyba wejście. O kurde. Dojrzał mnie ten śmigłowiec. Oni mnie kurde śledzą. Muszę im się schować. Dobra, cel Batman zniknął, okej. Trzeba uważać na te śmigłowce. A, dobra, tu mamy gadżety, tu mamy stroje. Weźmy najpierw przeciwko tym kulom. Zapewnia 75% wzrost poziomu ochrony przed bronią palną. Jedziemy najpierw to, nie ma bata. Dobra, musimy się dostać do tego całego muzeum. Tam gmach policji, tu muzeum. Patrzcie ile miejscówek, ile budowli. Dobra, deszyfrator. Widzę, że już potrzebny. Hakujemy. Ska? Mielina? Łaaaaa! Proszę, jak ja sprytny jestem. Kurde blade. Otwierać te drzwi. This is Penguin's turf, you freak. I'm gonna cut you up into tiny pieces for breaking in here. Już się ciebie boję. O, L, Y, unik przedostrzeń. Dobra, się nie będę bawił tam. Już ostrza nie mają. Znam lepsze peleryną, ciachy.
Jeden już leży. Drugi też. No i co, chłopaki, takie byliście twardziochy. Nowa modyfikacja walki dostępna. My możemy tutaj coś rozwalić. Oho. Sobie nie przejdziemy. Aha, proste. Jak przychodzę przez to, to te kraty się podnoszą. Jak przejdę teraz, to się zamkną, ale wiem, że tutaj mamy coś, co możemy rozwalić, moi drodzy, i sobie to muzeum zwiedzimy w kolejnym odcinku. Co wy na to? Ja jestem za. Trzymajcie się. Cześć.